Ludzkie ciało niezmiennie od wieków jest chodliwym towarem i niezmiennie narzędziem handlu, z którego dochód czerpie nie jego właściciel, a osoba trzecia. Mowa nie tylko o prostytucji, ale przymusowej pracy, gdzie jedynym wynagrodzeniem jest dach nad głową i jedzenie. Takich pracodawców tropi komisarz Jarosław Pytliński, który woli, żeby jego twarz pozostała anonimowa. Osoby, które stają się ofiarami przestępstwa handlu ludźmi, najczęściej pochodzą z rejonów wiejskich, z małych miejscowości, w których nastąpiła utrata pracy, w których zamknięto państwowe gospodarstwo rolne. Zatrudnieni w obozach pracy często obwiniają swoją nieudolność i naiwność. W relacji z pracodawcą pojawia się syndrom sztokholmski, czyli solidarność z prześladowcą. Ludzie zmuszeni do popełnienia przestępstwa niejako utożsamiają się ze sprawcami, dlatego że oni przecież brali w tym udział. Ale już na przykład zapominają po pewnym czasie, zapominają powiedzieć o tym, że oni do tego zostali zmuszeni. Lubuszanie, szczególnie ze zubożałych popegeerowskich terenów, trafiają do obozów pracy w Belgii. Przyszłe prostytutki werbują do Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec. Wysokość kar jest do 5 lat więzienia, pozbawienia wolności, bądź też kara grzywny. Do ofiar handlu ludźmi pomocną dłoń wyciągają takie instytucje jak La Strada. Bezpieczne miejsce, gdzie ta osoba może przebywać, gdzie już nie musi się bać na przykład swoich oprawców, czy handlarzy, czy sutenerów. Pomoc psychologiczna, pomoc socjalna, zapewnienie podstawowych potrzeb. W Lubuskiem, którego granica z Niemcami jest strategicznym punktem przerzucania żywego towaru ze wschodu na zachód, od niemal roku funkcjonuje Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W tym zespole są pracownicy z Centralnego Biura Śledczego, nie tylko z Warszawy, ale też od nas tutaj z Gorzowa. Niewolnictwo w XXI wieku ciągle ma się świetnie. Światło na ten problem może rzucić publiczna dyskusja, taka jak ta dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim.